25 lat pracy to kawał czasu, kiedy tak pan patrzy wstecz i przypomina sobie ten pierwszy trening. Czy sądzi pan, że tak długo pan wytrwa w tym fachu? I czy inaczej się miała potoczyć może kariera, czy jakoś inaczej pan ma wyobrażenie, jak to będzie wyglądało? To znaczy, wtedy nie miałem wyobraźni, bo jeszcze gdzieś tam się bawiłem w granie w piłkę na poziomie czwartej ligi w Grębałowiance i po skończeniu kursu instruktora zaproponowano mi tam pracę z trampkarzami. No i tak zacząłem, jakieś tam plany na przyszłość. Cieszyłem się, że gdzieś w tym kierunku pójdę, bo chciałem być przy piłce cały czas i to jest istotne. Myślałem o sędziowaniu, ale jednak lepsze jest, uważam, trenowanie, bycie zawodnikami, atmosfera szatni. To właśnie jest to, co chciałem przedłużyć sobie później, kończąc tą zabawę swoją z piłką. No i tak mi się udało. Myślę, że mam to, czego też chciałem i pragnąłem i marzyłem, ale o karierze nie myślałem, bo ciężko jest tego wyżyć i pomysły miałem inne na życie, a to jest, ja bym to tak powiedział, to jest moja pasja taka, bez tego się nie da żyć, ja bez piłki nie jestem w stanie żyć. No i oddaję się w pełni, tam gdzie jestem oddaję się w pełni, nie są najważniejsze pieniądze, bo tak jak mówię, żyjesz czegoś innego, ale to jeszcze tą większą satysfakcję daje, bo ja nie muszę się martwić, że przegram mecz w danym momencie i mnie prezes zwolni. Chociaż nie zdarzyło się to akurat, ale ja się tym, może właśnie dlatego, nie, że nie robię to pod wynik w danym momencie, bo prezes się wkurzy, tylko robię to tak, jaką mam wizję i tak, no to jest piękne, tak bym to powiedział. Te 25 lat pracy jako trener to na pewno setki piłkarzy, bo to jednak kilkanaście drużyn. Które takie momenty, gdy pan miał wybrać jakieś, nie wiem, trzy momenty, takie najciekawsze w swojej karierze, czy takie, które panu zapadły w pamięci, to teraz przywołuje ten dzisiejszy wieczór? Znaczy, fajne momenty zawsze są w jakiegoś sukcesu, bo ja uważam, że nawet na najniższym poziomie sukces w postaci awansu to jest ten, znaczy to jakiegoś awansu to jest sukces. I to są naprawdę niezapomniane chwile, jak w Prodniczance tutaj dwa awanse do okręgówki i do czwartej ligi, później poszedłem do Sieprawia. Tam był ten moment właśnie takiego awansu niespodziewanego, bo w pierwszym roku udało się awansować do czwartej ligi i tak się złożył terminarz, że ja tego mówię, bo to była taka największa radość chyba w danym momencie i taka satysfakcja, że w ostatniej kolejce graliśmy ze Skawą Wadowice, która była nad nami i musieliśmy wygrać, żeby awansować. I bramka jeszcze padła w 86 minucie, doskonale pamiętam tą bramkę, strzelił Michał Wiącek. Coś wspaniałego, to praktycznie sędzia nie mógł dokończyć już meczu, bo prawie wszyscy wpadli na murawę, bo to była, można powiedzieć, z brzegu gry byliśmy trochę słabsi i taka dodatkowo jeszcze szczęście. Było coś fajnego tam, rzeczywiście fajny zespół się stworzył i było później w czwartej lidze, mieliśmy serię 12 meczy bez porażki, można powiedzieć, w amatorskim klubie. To jest sukces i taka satysfakcja, ale najprzyjemniej pracowało się w Futniku, nie ukrywam, bo to było to pół roku, ale co było najistotniejsze, tam był profesjonalizm u chłopaków, oni mieli wpojony profesjonalizm, podejście do treningów. To po prostu było, czego brakuje w tych niższych klubach, brakuje również w Rylowi, gdzie teraz jestem, ale jest to typowo amatorski tam, to po prostu nawet o pieniądzach się nie rozmawia. Grają dla przyjemności chłopaki, co zresztą było widać, wtedy nie można wymóc wielu rzeczy, a wtedy w Futniku było, niby grali po to, żeby podtrzymać jakąś tam można powiedzieć formę, bo to o to chodziło wtedy chyba dla chłopaków przede wszystkim, ale ten ich podejście, to profesjonalne podejście do treningu, do meczu było po prostu świetne i to też bardzo miło wspominam. No właśnie ten epizod w Hutniku, na razie półroczny, w takim bardzo trudnym momencie, kiedy też jakby był ten konflikt z kibicami, to też pamiętam nasze pierwsze spotkanie, kiedy został pan tak zupełnie niezasłużenie zaatakowany dość mocno, więc myślę, że to też jest okazja, żeby teraz może przeprosić za tamtą sytuację, no ale też myślę, że czas pokazał, że ta nasza współpraca jest możliwa, bo dzisiaj jest pan i członkiem naszego stowarzyszenia, no i myślę, że już dzisiaj możemy to ujawnić, a to będziemy oficjalnie jeszcze o tym informować. Od najnowszego sezonu nasi piłkarze będą grać też w strojach, które pańska firma będzie dostarczała. Wiem, że ten Hutnik zawsze w pana sercu miał szczególne znaczenie. Jak pan to dzisiaj odbiera, tą współpracę? Bardzo się cieszę, że jest ta współpraca, bo na początki były rzeczywiście trudne, chociaż tak jak tutaj pan powiedział, tak było. Hutnik jakoś zapadł mi w sercu od razu, jak właśnie 25 lat temu, to było wtedy, kiedy zacząłem chodzić na Hutnika, zamieszkałem w Hucie i to jest właśnie praca w Grębałowiance, bliskość Hutnika. Zacząłem chodzić na Hutnika, wtedy Hutnik rósł, że tak powiem, w siłę, był coraz lepszy w drugiej lidze, chwilę potem był awans.
do Ekstraklasy. To były te chwile, gdzie mnie tak, że tak powiem, no ten Hutnik był dla mnie bardzo ważny zawsze. I był również wtedy. Wtedy rzeczywiście było tak nieprzyjemne to pierwsze spotkanie może z nowym Hutnikiem. Ja byłem zaskoczony, bo ja chciałem dobrze dla Hutnika, a byłem odebrany jakbym był ktoś, kto chce źle. Znaczy ja tego nie zrozumiałem, byłem strasznie zaskoczony tym, ale to sobie wyjaśniliśmy również z prezesem Derlatką, już była rozmowa. Wyjaśniliśmy sobie, myślę, że ja tam tego już nie pamiętam, ale sobie chwalę te pół roku, to co wcześniej powiedziałem, to były naprawdę piękne chwile być w tym klubie, którego się ma w sercu. To już nie będziemy przedłużać, bo już goście czekają. No za nami pełen emocji sportowych, popołudnie na stadionie Prądniczanki. 3 mecze, 1 wygrany, 1 przegrany, 1 zremisowany, więc tak jak w życiu różne smaki. Widzę, że bardzo dużo jednak piłkarzy przyjęło zaproszenie pana na to dzisiejsze spotkanie. To chyba też takie docenienie tego, co pan dla nich robił przez te 25 lat. Tak, to jest miłe i no muszę, może trochę nieskromnie powiem, że tam gdzie odchodziłem to raczej było, to znaczy najczęściej ja odchodziłem, może poza Bochnią, gdzie tak powiem pękł budżet i trzeba było kończyć wszystko i zrezygnować z powy drużyny, tak wtedy to się stało jak byłem w Bochni, ale dzięki temu byłem w Hutniku na wiosnę i to czyli miało to pozytywny aspekt, a tak to raczej żegnaliśmy się troszkę w smutku, przeważnie tak było i dzisiaj właśnie to jest efekt tego, zwłaszcza ci z pierwszych, praktycznie nikt nie odmówił, do kogo dotarłem, udało się dotrzeć, to nie odmówili, również tych co grają, chociaż to jest trudny okres, bo kilku gra w klubach, jak na przykład trenowałem Marcina Chmiesta, no powiedział dzisiaj ma, dlatego jego poczucia, no bo go każdy chyba zna, dzisiaj miał sparing w Skrze Częstochowa, później ma spotkanie integracyjne z zespołem, czyli przepraszał bardzo, że nie może przyjść, ale po meczu Garbarni przyjedzie tutaj Byrski, przyjedzie Kępa, którego teraz w tej chwili skończyli chyba mecz na Hutniku. Garbarnia Limanowia, także pewnie się tu pojawią, bo obiecali i to też o czym świadczy, też dla mnie było przyjemne, no chłopak, który w przeboju w Olbrom, Szymoniak, skończył sparring, prosto tu przyjechał, zagrał połówkę i powiedział, że zrobi to dla mnie, bo chociaż czuł się bardzo zmęczony grając o 11 sparring i później zagrał o drugiej, ale to też było bardzo przyjemne, a ci ludzie tutaj, jak spotkałem chłopaków z Trampkarzy, Grębałowianki, bo tam najwięcej było tych zaproszeń mimo wszystko, bo może nie być okazji się później spotkać z innymi łatwiej, którzy grają jeszcze. To, no to naprawdę przyjemne, z niektórymi po 20 latach się spotkałem, kiedy tak jak mówię, skończyłem tam pracę. 18 lat dokładnie z Grębałowianki, gdzie trenowałem chłopaków od 8 do 17 roku życia. Jest ich kilku tutaj teraz i no bardzo to przyjemne jest naprawdę. Jeszcze raz gratulujemy tych 25 lat, gratulujemy dzisiejszej imprezy. No i następnych co najmniej 25 lat na ławce trenerskiej życzę. No, chyba jest to niemożliwe. Dziękuję. Jest. Dziękuję bardzo.